Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy we wsi Wielgie. Trafiamy do magicznej zagrody Mirosławy Wilk. Pani Mirko, jest tu u Pani niezwykle klimatycznie. Piękny taki mini skansen, można powiedzieć, ale wiem, że nie zawsze tak tu było. Co tu kiedyś było w tym miejscu? Nie zawsze tak było, ale był sklep spożywczy. Tutaj miałam sklep spożywczy z 18 lat. Chociaż słabość do staroci zawsze miałam, bo nawet w sklepie półeczka była ze starociami, żelazka były. No ale no i później zamknęłam ten sklep i tak tutaj się zbierałam to cały czas, tylko nie było gdzie tego pokazać, a teraz... I okazało się, że to było przeznaczenie właściwie. To było przeznaczenie. No. A niech Pani opowie tą historię. Miała Pani sklep i potem obok pojawił się duży sklep. Duży sklep, tutaj niedaleko, nie? Także z początku się trochę martwiłam, a teraz dziękuję temu Panu, co to zrobił, naszemu tutaj biznesmenowi, że postawił ten sklep, że ja to skończyłam z tym sklepem, bo w ogóle zaczęłam robić to, co lubię, to, co kocham po prostu. Czyli gotować i po prostu rozpieszczać podniebienia innych. No, gotować, ale i te starocia i to wszystko tak w takim klimacie. Robię wszystko, no nie zawsze się to uda wszystko zrobić w starych naczyniach, ale na kuchniach, w starych naczyniach, ręcznie, tak żeby jak już na pokaz, żeby to pokazać, jak to kiedyś się robiło, bo ja to wszystko jeszcze pamiętam. Nawiązuje też Pani do starych przepisów. Tak, nie robię takich film, tylko żeby takie stare polskie nasze, co jeszcze się z domu bardzo wszyscy kochają. Co kochają i co z domu się wyniosło, nie? Co mama robiła, babcia. Bo muszę Państwu zdradzić, że kiedykolwiek się spotykamy na jakimkolwiek festynie, jarmarku, wokół Pani Mirki jest zawsze ciemno. Mnóstwo ludzi, po prostu mnóstwo ludzi. No, tak przyciąga Pani tak, jak magnet. Jakoś tak nie wiem dlaczego, ale tak jest. Tak jest, bo chyba ludzie czują, że Pani to kocha. Ja nie wiem, możliwe, no naprawdę, że... Co ja przeżyłam na tych jarmarkach, to oblężenie, ale w ogóle miłe takie. No. W zagrodzie u Wilkowej nie da się jednak tylko rozmawiać. Ciągle myśli się tu o jedzeniu. A aby coś zjeść, trzeba najpierw coś ugotować. W końcu zagroda należy do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza. A jak jesteśmy na Kujawach, to słyną one z ziemniaków. Stanęło więc na regionalnym rarytasie, kluskach ziemniaczanych. Najpierw trzeba więc było obrać ziemniaki. Zaczynamy. No to zaczynamy. Pomóc? No tu mamy ziemniaki, obierzemy parę ziemniaczków. Nie kroimy ziemniaków, bo muszą być do tarcia, trzeba zetrzeć. Ale to Pani szybko idzie. To co, Pani trze? No, ja trze. A ja trze tradycyjnie. A Pani ukroi cebulki. Będzie się przesmażyć z boczkiem. No. A u Pani w domu tak przywiązywano kiedyś wagę właśnie do kuchni, do potraw, co Pani pamięta z domu, bo Pani też ze wsi, prawda? Ja ze wsi, no. To takie właśnie takie jedzenie. Ziemniaki, zupy. Zupy to na kościach tam, czy na żeberkach, tak się później drugie danie to było mięso wyjęte z zupy i ziemniaki do tego, nie? Prosto? Prosto, no, tak, tak. A placki różne, a na sodzie, a takie tam idzie szybko. Troszkę trzeba się zmęczyć, ale wiadomo, że najlepiej by włączył maszynę i by zmierzył, ale już tutaj robimy tradycyjnie. Dokładnie. No. Ale są dwie szkoły, jeśli chodzi o kluski ziemniaczane. Albo niektórzy z boczkiem samym, tak, a tak. Niektórzy jeszcze z białym serem, albo z kapustą. Albo z kapustą, no tak. W zależności pewnie od regionu Polski. Już od samego mówienia o jedzeniu ślinka cieknie, a tu trzeba robić. Nic samo się nie ugotuje. No, mamy utarte ziemniaczki. Teraz posolimy troszkę ciasto. Solimy i dodamy mąki. Jest to mąka żytnia, ale się ją przesieje, bo niedobrze tak. I też piękne klimatyczne sito. No, sito. Tak jak kiedyś. Jak kiedyś. O, i teraz musimy na gęste ciasto, żeby nie spadało, to będziemy kładli z deski. Musi być nie za gęste, nie. O, ale się miesza. O, no. I jeszcze wysypuje po drodze. Bo to najlepiej ręką mieszać. Może tak zrobię. No proszę. Nie, tak zrobimy, bo to fajnie tą łyżką, ale najlepiej to jednak ręką się wyrobi. Gotowe, dobre jest już. Wszystko inaczej smakuje, gdy jest wykonywane na takim piecu.
jaki klimatyczny piec, zapytam od razu o te malunki. Zdradźmy tajemnicę, że pani też maluje. No, też maluję, ale tutaj to mi pomagały koleżanki, bo to było krótko przed córki weselem, to 7 lat temu już jest malowane, teraz w maju będzie. No i pomagały mi, tak szybciutko malowaliśmy. No ale ja maluję, to jest moja taka pasja, że... W ogóle to wszystko się zaczęło od malowania, bo ja malowałam obrazy, takie stare chałupy do skansenu właśnie do sierpca. No i tam jeździłam, takie fajne były te imprezy, ja wtedy zamknęłam ten sklep, no i mówimy, co to teraz ten? Ja mówię do tej, co tam zawoziłam jej ta pamiątka, mówię, Marysia, zrób mi miejsce, to przyjadę sobie tu pohandlować. No i ona mi tak załatwia tam miejsce. No i ja pojechałam, była taka pierwsza cykliczna impreza na pierwszy weekend maja. No i tak się złożyło, że tak zawsze tam było, że warunkiem, żeby nie opłacać stoiska, to ta pierwsza impreza była nieodpłatna, tylko trzeba było brać udział w konkursie kulinarnym. Ja tam właśnie zrobiłam te kluski z tym serem i jurorem był Karol Okrasa, takim honorowym gościem, i on tam przyszedł do nas do stoiska, ale to jeszcze wcześniej taka pani chodziła, mówi, zróbcie tutaj naczynka dla komisji 6 talerzyków, bo będzie chodziła, żeby było przygotowane. A my przygotowaliśmy to, z bratową byłam, to przygotowaliśmy, postawiliśmy, ale to tyle było ludzi, że jak Karol Okrasa przyszedł, to już na talerzyków nic nie było, ludzie pobrali sobie. Nie mogliśmy tego ogarnąć, jakie to było powodzenie, że jak Karol Okrasa przyszedł, to my spadali, bo te kluski. Zatrzymam zdjęcie, jak to I było. I zasmakowało mu. Ja wtedy tam podjęłam decyzję, mówię, chyba to trzeba zacząć robić. To tak się to rozkręciło, że... Przez przypadek. Przez przypadek, nie? Znalazłam swoją życiową drogę. Już bulgocze? No. Może zajrzymy do pieca? Do pieca dołożymy, bo trzeba później mieć taki wyższy ogień, żeby kluski się gotowały. Trochę przedłużę te drzewo, ale może się zmieści. Ale zapach. Nie? To jest inne, to jest w ogóle inne gotowanie. To jest... Ja tak lubię na tym gotować, bo tu już się gotuje, tu już to, tu tak, pyrkocze. No, tu pyrkocze. Podczas pichcenia była okazja do rozmowy o sukcesach gospodyni, których na koncie ma naprawdę sporo. Jest nie tylko finalistką ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku, ale także zdobywczynią kulinarnych nagród. Powiedzmy jeszcze o tych konkursach, bo po prostu okazało się, że pani szturmem podbija. Szturmem, tak. Tak jakoś się to złożyło, że tak się... No, że ten konkurs jakoś tak, jak się dowiedziałam, że jechałam do Przysieka, że będzie tam Magda Gessel, to ja tylko marzyłam, żeby sobie zrobić z nią zdjęcie, nie? Ale że wygram, to już nie wiedziałam, co się dzieje. Nie skończyło się tylko na zdjęciu, bo kilka razy z rzędu, za swoją pięcinę, za półgęsek, otrzymałam pani nagrodę. Trzy lata z rzędu. To już koleżanki potem bardzo chyba nie chciały, żeby pani przyjeżdżała na ten konkurs. No, już później to już tak, już... Będzie pani Mirka, nie ma po co jechać. Ale w ogóle gotowanie zmieniło pani życie także pod tym względem, że pani podróżuje teraz po całym świecie. No, tak się złożyło, że bardzo dużo za różne wygrane konkursy, no i tak znowu właśnie... Smakuje pani świata. No, smakuje świata, bo zawsze są takie szlaki kulinarne, nie? Bo już pod tym kątem są te wyjazdy studyjne takie, no. Marysia starała się pomagać. Ale boczek. Boczek gigant. No. Goście przyjdą. Goście przyjdą, na kluski. O, taki piękny. A tutaj mam wszystkie mięsa. Wszystko swojskie. Wszystko swojskie takie hodowane jest tu. To też zawsze smaczku nadaje. No, no, pewnie. O, tu już jest tak grzane, że... O. O, muzyka dla uszu. Muzyka. Stara patelnia, jaka fajna, nie? Woda już się gotuje. O, najpierw zmoczymy te deneczko, żeby się nie... Woda się cały czas musi gotować. No moja mama chyba robiła mniej więcej w domu właśnie takie jak pani. Tak? No, tak. Ale jak to fajnie cieplutko przy tym nie? No. Nie to, co przy takiej, nie? Się stoi i... Prawda, przy płycie i no, tak. Już kluseczki dobre, będziemy wyjmować, bo już się gotują.
No. Ten durszak piękny chyba. No, no po mojej mamie to jest, no. Obsadzimy. Ja naleję wody. O, tutaj pszczek zaharczujemy. O, dobrze, starczy. Następne. O, strzela! Bo się rozpaliło za mocno. Bo to takie nieużywane te patelnie, te garnki, to też tak są. No i mamy to. Kluski w różnych odsłonach. Są nasze. No, są kluki. No. No. Idziemy teraz po kapustę, która się gotowała tu na kolejnej kuchni. A tu jakiś klimatyczny pies. No, tutaj jest cudo, cudo. Od rana wstawiłam piękny w starym garze, oczywiście. Liście laurowe. Ziele angielskie. No, ziemniaczki. Tutaj jeszcze. Kotlety na gęsinie. No, ale do kruchu bierzemy kapustę. O, tu nawet skrzydło od gęsi jeszcze chyba jest. O, tak się ale się rozgotowały. Tak, takie mięciuchy. No. Może już chyba mamy wielką łychę. Ale chochla. Chochla. O, jakie dorodne. Dorodne. Myślę, że wszyscy mi teraz zazdroszczą. Nie? Mają czego. O, i teraz tutaj jeszcze. To jest. O, teraz jest sobie nie? Trzy wersje i każda doskonała. No, i każda doskonała. Każda doskonała, no. Mirka Wilk uwielbia gotować, ale nie byłaby sobą, gdyby nie pokazała nam innej klimatycznej części gospodarstwa, gdzie znajdują się uzbierane przez nią wyjątkowe przedmioty. I znowu swojsko cudownie ogień czerkający w kominku. Kolejne pani urocze miejsce. Kolejne. Udało się to stworzyć tak przez przypadek. No ale fajne jest, także... To jest wynikowa pani jakby kolejnej pasji, czyli staroci. Staroci, wszędzie starocie. Co pani tutaj odnalazła? No tutaj jest zakład, stół stolarski od państwa Ziemlewicz, który kupiłam jeszcze dawno. No i to wszystko taka stolnica. Tam są szafy po mojej ciotce takie to już nawet nie pamiętam, skąd to takie zbierane jest. Czy jest taka zdobycz, staroć, z której jest pani dumna, że pani ją zdobyła? No, czy ja wiem, mam dużo takich fajnych rzeczy. No, takie duże te gary żelibne, to tak mnie zawsze fascynują, że takie te gary. Idzie zauważyć. Także to drobne też, ale... Jeździ pani na targ staroci, czy gdzieś na targach? To na znaczy świecie? Ja najwięcej tutaj od okolicznych, jak jeszcze sklep miałam, to tak się tym interesowałam, to dużo, to ktoś zapytałam, to ktoś mi coś przyniósł, to coś tak tego, nie, ale no ale dużo na przykład targu w Kutnie, bo jeździłam z tym jedzeniem do Kutna i także za każdym razem trzeba było zaliczyć, nie było takiego razu, żeby nie tego. A co na pani zbieraczą pasję rodzina? Też wspiera no, lubią to, ale nikt żadny na razie nie zbiera. Może kiedyś czasem to im przyjdzie. Bo... Ale zaskoczyli kiedyś panią, że gdzieś byli i coś pani przywieźli starego? No, tak. Zdarzyło się, tak. Czyli powiększają kolekcję. Po uczcie zmysłów i tej kulinarnej opuszczamy malowniczą zagrodę, zostawiając tam z pewnością kawałek naszego serca. Warto pamiętać o regionalnych smakach, ale także o tym, by prawidłowo się odżywiać. Warzywa i owoce to niezwykle istotna grupa produktów w naszej codziennej diecie. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia wskazane jest zjadanie minimum 400 g owoców i warzyw dziennie. Coraz więcej badań wskazuje jednak, że im więcej jemy warzyw i owoców, tym lepiej. Przekonuje o tym również guru diety owocowo-warzywnej dr Ewa Dąbrowska. Warzywa to bogactwo smaków, ale także kolorów i tak naprawdę codziennie w domu możemy sobie robić koloroterapię. Rzeczywiście, to się aż oko uśmiecha. Kolory, wszystkie kolory, to są właśnie
witaminy to są właśnie różne polifenole, niesamowicie cenne dla zdrowia substancje, które między innymi mają właśnie zdolności tak zwane antyoksydacyjne, czyli usuwają niezwykle toksyczne, wolne rodniki. Wszystko to, co jest kolorowe, ma więcej tych właśnie polifenoli niż coś, co nie ma koloru. A więc na przykład pomidor ma bardzo dużo polifenoli, kiedy jest czerwony, a żółty już ma mniej. Podobnie na przykład jarmuż ma ogromną ilość różnych antocyanów, barwników, podobnie jak burak, prawda, aniżeli powiedzmy roślina mniej wybarwiona. Kolory zawsze są świetnie odbierane przez nas i człowiek chętnie zjada to, co jest kolorowe, bo to cieszy nas. Ale też musimy zwrócić uwagę nie tylko na kolory, ale też i na różne walory smakowe. Są też rośliny, które mają tak bardzo wyrażone swoje cechy, które nasze zmysły odbierają. Na przykład coś jest bardzo gorzkie, cierpkie, prawda? Przypuśćmy, no, nie wszyscy lubią brukselkę. Albo na przykład coś jest palące, pali język, jak chrzan, jak na przykład czosnek, prawda? Czy por. Okazuje się, że to właśnie, co ma tak wyrażone cechy, musi roślinę chronić przed patogenami, przed promieniowaniem ultrafioletowym, a dla człowieka nas chroni przed chorobami. Owoce i warzywa są nie tylko zdrowe, to także bardzo wdzięczne i dające wiele możliwości kulinarnych produkty. Można z nich przygotowywać rewelacyjne przystawki, dania główne, surówki i sałatki, desery, koktajle, napoje, a co najważniejsze, można je po prostu umyć, ewentualnie obrać ze skórki i najzwyczajniej w świecie zjeść. W takiej świeżej, nieprzetworzonej postaci są najkorzystniejsze dla naszego zdrowia. Moc ich kolorów także wpływa na nas pozytywnie. Warto więc postawić na własne ogródki czy warzywniaki. Jeżeli byśmy uznali, że bardzo jest niebezpiecznym czynnikiem chorobotwórczym, tak zwany wolny rodnik, mówiąc najprościej, to jest jakby atom tlenu bez jednego elektronu. I on ten brakujący elektron musi z naszego organizmu wyrwać, żeby wolny rodnik stał się atomem tlenu. To się nazywa oksydacja, stres oksydacyjny. Bardzo niebezpieczny proces, bo jeżeli na przykład z cholesterolu zabierze taki elektron, prawda, ten wolny rodnik, to taki cholesterol jak gdyby zjął czały, on będzie musiał być uprzątnięty z krwi i uprzątają go komórki żerne, makrofagi, które wypełniają się takim cholesterolem, nie potrafią go przerobić. Komórki się nazywają piankowate i one budują miażdżycę, czyli to jest miażdżyca, to jest pierwszy zabójca. I to wszystko się zaczęło od wolnych rodników. Natomiast jeżeli my mamy dużo warzyw kolorowych, to my mamy antyoksydanty, czyli po prostu dostarczyciele elektronów bez szkody dla nich, czyli rośliny dostarczają tych elektronów i neutralizują wszystkie wolne rodniki. Niesłychanie ważny proces. Bo wolne rodniki również powodują starzenie, powodują raka, powodują przecież degenerację siatkówki, wszystkie choroby, można by powiedzieć. Siła warzyw i owoców tkwi w ich wysokiej wartości odżywczej i dużym potencjale antyoksydacyjnym, czyli zdolności do neutralizacji groźnych dla zdrowia wolnych rodników. Duża wartość odżywcza idzie w parze z niską kalorycznością. 100 gram większości świeżych owoców i warzyw dostarcza do 50 kilokalorii. Jeżeli my jemy właśnie dużo różnokolorowych i też i czosnek, i cebulę czerwoną wybieramy więcej niż białą, prawda, to będziemy mieli zdrowie. Nie dopuścimy do reakcji oksydacyjnych, czyli utleniania w organizmie, tak jakby rdzewienia. Pamiętajmy, że w sezonie owoce i warzywa są najsmaczniejsze i mają najwyższą wartość odżywczą. Jeśli chcemy się cieszyć ich smakiem również zimą, warto je mrozić, bo to metoda utrwalania żywności, przy której straty składników odżywczych są niewielkie. Przygotowywanie przetworów owocowo-warzywnych to również dobry sposób na ich przechowywanie poza sezonem. Dla niektórych osób to może być duże wyzwanie, ale potraktujmy to jako zabawę dla całej rodziny i okazję do wspólnego spędzania czasu oraz edukacji najmłodszych. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Już patelnię wciąga.
Marysia, pamiętaj, że mieszanie bosku jest taką czynnością, której się nie da spierniczyć. No comment. Ale wszystko przed nami, prawda? Za każdym razem mu powtarzam, że po raz ostatni ze mną jedzie na zdjęcia. Właśnie go zabieram.